Cześć, dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór wszystkim. Zapraszam Was dzisiaj na kolejne pogadanki, dzisiaj nawet z odrobiną pielęgnacji, bo na włosach mam olej z... nie olej. Podkład z aloesu i olej z oczaru trójlistkowego, o ile się nie mylę. A na twarzy mam peeling enzymatyczny. Stwierdziłam, że takie delikatne złuszczenie jak najbardziej będzie u mnie wskazane. No i stwierdziłam, że wiecie, jak przyjemne, to najlepiej połączyć to z pożytecznym. A w zasadzie prawda jest taka, że od samego rana wiedziałam, że dzisiaj usiądę i dla Was nagram. Nawet próbowałam nagrać co nieco w samochodzie, kiedy Dalia mi spała. Stwierdziłam, że to jest super okazja, ale jakoś tak, nie wiem, nie byłam do końca przekonana. Potem jeszcze widziałam, że facet z koparką kręcił się w tą i z powrotem i tylko zerkał w moją stronę, więc stwierdziłam, dobra, jednak chyba nie ma to jak nagrywać w zaciszu własnego domu. I zrezygnowałam, chociaż poruszyłam w tej mojej paplaninie samochodowej kilka takich kwestii, które mam nadzieję uda mi się teraz powtórzyć, bo ja w sumie nigdy nie robię sobie jakiegoś tam planu, nie odhaczam sobie punktów, o czym chcę powiedzieć, co lepiej przemilczeć, tylko po prostu lecę na tak zwany żywioł i myślę, że to widać. Ale jakoś tak dzięki temu wydaje mi się, że te filmy mają swój klimat i taką autentyczność. Okej, od czego chciałabym zacząć? Chciałabym zacząć od tego, że narzuciłam sobie takie pewne wyzwanie, a w zasadzie przeprowadzam pewien eksperyment przez najbliższy tydzień i polega on na tym, że ogarniam się. Ale nie na zasadzie, wiecie, że wstaję rano, myję zęby, zakładam cokolwiek i lecę przed siebie, tylko ogarniam się, wykonuję ten makijaż, jeśli mam chęć, szykuję sobie ubrania, jeśli trzeba, to je sobie przyprasowuję. Jak czuję potrzebę, to robię sobie kawkę w kubku termicznym. Wiecie, tak robię wszystko dokładnie, bo dużo się naczytałam, nasłuchałam o tym, że takie ogarnięcie się z rana wprowadza człowieka w taki tryb pełnej mobilizacji, pełnej gotowości, że człowiek chwyta się zadań, jest bardziej produktywny, po prostu czas nie ucieka wtedy przez palce. Może w ten sposób to ujmę i stwierdziłam, że sprawdzę, czy faktycznie tak będzie w moim przypadku. Dodatkowo powiem Wam, że mnie zmobilizowało to, że zdarzały mi się takie sytuacje, że na przykład koleżanka pisała mi, że zaprasza mnie na kawę. No i ja, wiecie, byłam taka o... świeża w sumie po wstaniu, taka zmęczona już na starcie życiem. Totalnie nie gotowa na to, żeby pokazywać się ludziom. Bo jednak nie ukrywam, że człowiek jest taką istotą próżną, więc ja też spotykając się z kimś bliskim, chciałabym, wiecie, czuć się fajnie, prezentować się fajnie, a nie jak taka, wiecie, co dosłownie przed chwilą wstała z łóżka. No i wtedy oczywiście była szybka kalkulacja. Co tutaj robić? Jechać, nie jechać? A jeśli jechać, to czy się ogarniać, czy sobie odpuszczać? I wiecie, ja tak stałam i myślałam, co ja mam dalej zrobić, żeby wszystko było spoko. I oczywiście, jakby makijaż czy wyprasowane ciuchy nie świadczą o mnie jako człowieku tak w pełni, ale mimo wszystko chciałabym się fajnie czuć, chciałabym się dobrze czuć. I to też ma mi troszeczkę pomóc wejść może lekko w taki nawyk, a wiecie, nawyk po prostu wyrabia się tygodniami czy tam miesiącami, więc stwierdziłam, że jak mam działać, to zaczynam od razu. Nie wiem, po tym pierwszym dniu raczej nic Wam nie mogę powiedzieć, bo w sumie ja też dzisiaj nie robiłam nic wybitnego, zrobiłam zakupy, posiedziałam trochę na dworze, wsadziłam jakieś tam roślinki, więc no, taki wiecie, generalnie dzień jak co dzień. Ale miałam właśnie to poczucie, że w razie czego jestem gotowa, żeby działać, żeby się z kimś spotkać, żeby gdzieś wyjść, nie wiem, nawet żeby otworzyć kurierowi drzwi bez takiego, no że stoję w takim zachlapanym, rozciągniętym dresie. Więc to było ok, zobaczymy jak będzie dalej. Jutro planuję śmignąć nieco dalej, więc... generalnie no zobaczymy, jak to wyjdzie, jestem otwarta. Poza tym też tak coraz częściej ostatnio łapię się na tym, że jak mam coś robić, to mam to robić od razu. Tak samo jak z tą pielęgnacją.
Ja, no nie ukrywam, przed tą godziną 20 już zwykle jestem zmęczona, jestem wyczerpana, marzę o tym, żeby się położyć, chociaż być może ja sobie tylko wymawiam to, że już tak na gwałt potrzebuję łóżka. I najczęściej, wiecie, z tą pielęgnacją było tak, że dobra, jutro, w przyszłym tygodniu, kiedykolwiek. I to mnie tak denerwowało, bo ja tak patrzyłam sobie na ludzi, którzy robią sobie jakieś tam długie kąpiele, jakieś tam zabiegi i tak dalej. I ja czułam takie ukłucie zazdrości i to mnie w sumie tak popchnęło, bo ja lubię tą zazdrość taką, wiecie, mobilizacyjną, żebym przestała to biadolić, albo inni to robią takie rzeczy, a ja to wiecznie taka zmęczona i jaki ten świat jest niesprawiedliwy. Więc stwierdziłam, okej, w sumie, no wiecie, to jest taka rzecz, którą się robi jakby przy okazji. Mogę sobie podszykować kolację, mogę usiąść z książką i ta pielęgnacja w niczym nie będzie mi po prostu przeszkadzała. Więc jak mam coś robić, to muszę to robić po prostu od razu, bo mi inaczej czas ucieka przez palce i ja potem sobie wyrzucam wiele rzeczy. Ogólnie też był czas, że wyrzucałam sobie to, jak wielu rzeczy nie zrobiłam przed zajściem w ciążę. To już w ogóle powiem Wam, że byłby z tego odrębny temat na bitą godzinę. Ale no był taki czas, że bardzo sobie wyrzucałam to. Oczywiście teraz też mam jakby możliwość zrobić inne rzeczy, już jako mama, czy tam z dziewczynami, doświadczyć innych rzeczy, ale no jednak jest gdzieś tam to ukłucie, że nie zrobiłam czegoś wcześniej, kiedy miałam więcej możliwości, kiedy tak jakby nie było takich tych stoperów. Myślę, że matki mnie tutaj zrozumieją. I ja czasem jestem tak okrutnie zła na ludzi, którzy generalnie nie mają stoperów, bo na przykład, nie wiem, dzieci mają odchowane, albo bo mają dużo czasu i mogą robić mnóstwo rzeczy, a oni w sumie już tylko chcą siedzieć na tyłku i nic nie robić i czekać, wiecie, aż cały ten czas właśnie przez te palce przeleci. Mega jestem zła na tych ludzi. Ja wiem, oczywiście to jest nie moja sprawa, to jest ich życie i ich sprawa, jak to życie spędzą, ale no miewam coś takiego, że jestem tak okrutnie, jakoś tak zła właśnie. Bo tak sobie myślę, że jak ja już będę na tym etapie życia, że nie będę miała tych stoperów, będę miała czas, możliwości, fundusze, to będę robić wszystko. Tak sobie myślę. Zobaczymy, jak to będzie za 20 lat. Tak ostatnio doszłam do wniosku, w sumie nie wiem, czy Wam o tym mówiłam, czy Wam o tym nie mówiłam, ale doszłam do wniosku, że mam przed sobą właśnie takie 30 lat, powiedzmy, takiego aktywnego życia, kiedy jeszcze, mam wielką nadzieję, zdrowie będzie mi pozwalać na robienie różnych rzeczy i chciałabym naprawdę wziąć to życie za rogi, przestać się bać, przestać szukać wymówek, bo ja jestem taką osobą, taką bojdupą. Jestem osobą, która często szuka wymówek, żeby czegoś nie robić. A właśnie chciałabym zmienić to. Ja mam dużo takich cech, które mnie samą niesamowicie irytują i nad którymi ja chciałabym bardzo popracować. Tak wiecie, powoli, bo ja dostrzegam swój problem. Wydaje mi się, że wiem, co powinnam robić, ale no gdzieś tam oczywiście czuję ten taki opór, no bo praca nad sobą to jest jakiś tam wysiłek. A ja chyba też już tak mam, że no wysiłek to jest zła rzecz. W każdym razie chciałabym właśnie przemóc mnóstwo takich tych swoich lęków i robić. U mnie też, tak mi się wydaje, te lęki biorą się troszeczkę z wychowania, no z wpływu w sumie no paru osób, które stanęły na mojej drodze, nawet nie konkretnie moich rodziców, tylko no innych bliskich osób, które bardzo mi wpajały lęk przed różnymi rzeczami. Wiecie, typu nie rozmawiaj z nikim przez internet, bo cię zabiją i zgwałcą. Nie rób tego czy tamtego, bo to skończy się źle. I oczywiście wiem, że to wszystko było podyktowane taką troską i to były jak najlepsze chęci, ale tak widzę teraz, że jednak nie można zrażać, zwłaszcza młodego człowieka, do świata. Można go ostrzegać, ale też takie, wiecie, nakierunkowanie, że cały świat jest zły i wszyscy są źli, wszyscy chcą dla ciebie źle, no właśnie jest złe.
I z takiej nauki, z takiego wychowywania właśnie w tym duchu, że bój się wszystkiego, to przynosi więcej szkód niż pożytku. To trochę tak jak w tej bajce Kurdowie, że tam pada taka kwestia, że to nie jest tak, że ktoś żyje, tylko po prostu oni nie żyli, oni nie ginęli. I, no i tak mi się właśnie wydaje, że to takie wychowywanie z tym strachem do tego prowadzi, że ktoś po prostu sobie nie umiera, zamiast tak naprawdę żyć, przeżywać, doświadczać. Też jakiś czas temu właśnie natrafiłam na jednej grupie takiej pracowej na takie lekcje pań, chyba starszych, odnośnie skromności i odnośnie pokory. I ktoś właśnie bardzo trafnie podsumował to, do czego te lekcje skromności i pokory prowadzą, a najczęściej po prostu do tego, że ktoś staje się takim popychadłem, bo się boi wychylić, bo nie potrafi walczyć o swoje, bo tak sobie myśli, że jak będzie pracował, orał wręcz za 10, no to może ktoś go doceni. I no, to też, ja tak sobie to tłumaczę, że to jest takie pokłosie komunizmu, między innymi to, właśnie takie tragiczne, że wiecie, nie wychylaj się, najlepiej stój w cieniu, tak no nie pokazuj się z tej lepszej strony, bo ktoś cię weźmie, zachwali piętę. I ja w sumie na studiach doszłam do tego, jak to jest kiepskie. Wiadomo, nie można tej popadać w skrajności, być takim za bardzo hop do przodu, bo to też nie jest fajne. Trzeba znać ten umiar. Ale ja na studiach miałam takie zderzenie z rzeczywistością, kiedy bałam się na przykład na zajęciach powiedzieć, że ja coś wiem. Jakoś tak wypowiedzieć się, jak to się mówi? No, wypowiedzieć się w takim szerszym gronie, tak, że ja mówię, ludzie mnie słuchają. Bałam się tego bardzo, bo no, tak mnie uczono, że lepiej tam te swoje myśli gdzieś trzymać dla siebie. I przez to jakby stworzyłam obraz siebie takiej, wiecie, co to do ludzi nie bardzo, co to z nim nie pogadasz, pewnie taka cichociemna, ale dupę gdzieś w myślach obrobi, co nie jest prawdą. No, ale zgaduję, że gdzieś tam taki obraz został wykreowany. Potem starałam się jakoś tak pokazać, że no nie, tak nie jest, jaka jestem tak naprawdę, ale już widziałam, że wiecie, tego pierwszego wrażenia nie da się za bardzo zatrzeć, że jednak ono gdzieś tam zawsze będzie ludziom w głowie siedziało. Więc znowu tak, staram się z tym walczyć. Też właśnie odnośnie tego pokłosia komunizmu. Jakiś czas temu rozmawiałam z koleżanką, bardzo lubię rozmowy z tą koleżanką, odnośnie pasji, że bardzo ważne w życiu jest to, aby mieć osobę, która będzie nas popychać, która będzie nas zachęcać, motywować, klepać po ramieniu, wspierać. I ona jest bardzo potrzebna w momencie, kiedy mamy jakąś tam pasję, bo wiadomo, no, ta pasja jest dla nas, ale dla mnie to jest takie pokrzepiające, kiedy jest ta druga osoba, której mogę się pochwalić, że coś mi wyszło, czegoś się nauczyłam, która będzie się cieszyła razem ze mną tym wszystkim. I właśnie tak rozmawiałyśmy, że w sumie ciężko jest znaleźć, wiecie, takie osoby, które mają te takie swoje zajawki, które mają pasję, które się oddają, czerpią z tego wielką satysfakcję. I to też mi się wydaje, że jest no, konsekwencja dawnego ustroju, kiedy, wiecie, no, ludzie żyli w ten sposób, że wstawali, szli do pracy, jedli obiad, ogarniali coś tam w domu, kładli się spać i od początku to samo w kółko i w kółko, wiadomo, jakieś tam weekendy to jakaś rozrywka może się znalazła, najczęściej oczywiście przy wódeczce, ale to już pominijmy to. No i co, no, tak czasy wyglądały. Ale właśnie też tak się dziwię, że te starsze pokolenia tak nie zachęcają teraz tych młodszych, żeby jednak szukały tego czegoś dla siebie, co będzie dawało, będzie wzniecało ten taki ogień, tą iskrę naszą. Czasem spotkałam się parę razy właśnie z takim tekstem, że a daj spokój, że jak ktoś, wiecie, coś tam robi ekstra, to że wydziwia i tak dalej, kombinuje, na co to wszystko. No to też jest takie trochę demotywujące, ale jakby okej, okay, ja nie o tym chciałam, no ale jakby poszło wszystko w tę stronę.
No i w sumie jeszcze właśnie odnośnie tych wspierających osób, bo tak mi się przypomniało, że przy którymś filmie ja Wam mówiłam, że mam przepracowany problem z taką niską samooceną, jeśli chodzi o urodę. Powiem Wam, że ja miałam wielkie szczęście w życiu spotkać odpowiednią osobę i tą odpowiednią osobą jest mój mąż. I ja Wam będę w sumie powtarzać, że uważam, że mój mąż jest autentycznie fantastyczną osobą, taką, która niesamowicie mnie wspiera, po której ja widzę, że jak coś mi wychodzi, to on też się cieszy. To nie jest taka osoba, która, wiecie, która będzie zazdrościła tak negatywnie, tylko właśnie taka, która będzie się cieszyła, która będzie dopingowała. I właśnie Kuba mi bardzo pomógł z tą samooceną, bo pamiętam, jak to było, wiecie, kiedyś, że często właśnie słyszałam takie teksty, no, że albo kobieta powinna to, albo powinna tamto, a jak nie zrobi tego, to już w ogóle w oczach faceta jest taka, wiecie, nie za bardzo. No ja tak czasem mam, że nie wiem, no śpię w takiej polarkowej piżamie zimą, bo ją uwielbiam, jest mega ciepła, dostałam ją chyba 2 lata temu od taty na święta, ją uwielbiam. No ale ona jest taka, no, taka wielka piżama, taka bezkształtna, no i mówię właśnie do mojego męża, że tak myślałam, że będę spała w takich pięknych sexy piżamkach i tak dalej, a tej w czymś takim. A mój mąż mi mówi, że i co z tego? Ja i tak jestem dla niego zajebista. I ja w którymś momencie zaczęłam patrzeć na siebie tak jakby jego oczami. Przestałam się hejtować za każdy mankament, tylko spojrzałam na siebie tak, wiecie, jako na całość. I to mi bardzo pomogło. Wydaje mi się też, że przy tej samoocenie pomógł mi też mój wiek. To brzmi w ogóle, jakbym była nie wiadomo jak wiekową osobą. Ale faktem jest to, że im człowiek starszy, tym bardziej jest siebie świadomy, tym mniej przejmuje się pewnymi rzeczami. Tak mi się wydaje, że ludzie faktycznie są jak wino. Znają siebie, swoje potrzeby, wiedzą, w czym czują się dobrze, potrafią postawić jakieś tam granice. I wydaje mi się też, że mają bardziej poukładane w głowie. A to, że są szczęśliwi w środku, wpływa też na to, że są szczęśliwi na zewnątrz. I to od razu dodaje człowiekowi urody. Nie wiem, do takich wniosków doszłam. Co też mi pomogło? Pomogły mi też oczywiście moje córki. Bo ja bym oczywiście chciała jako mama, żeby one były pewne siebie, żeby znały swoją wartość, żeby wiedziały, że są zaradne, mądre, ładne, koleżeńskie, pomocne, gotowe podjąć się różnych wyzwań, ale żeby one takie były, to muszą mieć najpierw wzór tu, na miejscu, czyli właśnie w postaci mamy. Bo wiecie, ja im mogę powtarzać, no, że nie bójcie się świata, idźcie odważnie przez życie z podniesioną głową, ale co z tego, jeśli ja na przykład sama gdzieś tam będę się przekradała pomiędzy ludźmi, byleby nikt na mnie nie spojrzał. Więc wiecie, jakby sama bym sobie zaprzeczała. Czyny, jak dla mnie, mówią dużo więcej niż słowa, więc skoro chcę dla nich dobrze, to muszę też chcieć dla siebie dobrze. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Więc to był też taki kopniak motywacji i to też mnie tak trochę podbudowało, że weź się w garść. Skoro chcesz dobrze dla nich, to dojdź ze sobą do ładu i wtedy będzie spoko. No i właśnie tak zrobiłam. Oczywiście jeszcze z wieloma rzeczami nie jestem spoko. I prawdopodobnie nigdy nie będę, ale też, no tak jak wspomniałam, staram się pracować nad tym, co mi przeszkadza. I generalnie powiem Wam, że ostatnie miesiące uważniej obserwuję siebie, poznaję siebie. To jest takie troszeczkę głupie, nie? Bo jakby ja jestem ze sobą od ponad 29 lat, ale człowiek tak naprawdę nie przygląda się dokładnie sobie, jak się zachowuje w stosunku z różnymi ludźmi, w różnych sytuacjach sam ze sobą. Ja tak zaczęłam się po prostu sobie przyglądać i widzę różne rzeczy, które mnie na przykład denerwują, więc staram się ich unikać. Widzę, co mnie cieszy, więc staram się po prostu takie rzeczy robić. I dzięki temu też jest mi dużo lepiej. Nie wiem, czy Wy to widzicie, bo wiecie, no
My się nie znamy tak na co dzień, wy nie widzicie mnie tak na co dzień, tylko generalnie wtedy, kiedy ja mam na to ochotę. Też nie widzicie mnie w przeróżnych sytuacjach, ale wydaje mi się, że ja faktycznie się zmieniłam, że potrafię się odezwać, potrafię zawalczyć o swoje i że po prostu jest mi lepiej w życiu teraz niż na przykład było mi, nie wiem, 5 lat temu, 6 lat temu. Nie wiem, może to widać, może tego nie widać. Ja w każdym razie doszłam do takiego wniosku. Cieszę się bardzo z tego tu i teraz. Ja uciekam gdzieś tam myślami do przodu i sobie myślę, że co zrobię tam za jakiś czas, ale też generalnie jest mi dobrze tak tu i teraz. Jest mi dobrze, kiedy siedzę sobie wieczorem i oglądam jakiś film. Jest mi dobrze, kiedy pracuję sobie na działce, kiedy coś tam robię z dziewczynami, kiedy rozmawiam sobie z moim mężem. To są takie proste rzeczy, ale te rzeczy sprawiają, że jest mi ciepło na sercu, że jest mi dobrze, że ja czuję się szczęśliwa, bo tak po prostu porządkuję siebie, porządkuję swoją głowę i tak. Tak teraz myślę, że jeszcze gdybym faktycznie skasowała tego fejsa, to już w ogóle byłoby mi zajebiście. Bo z tym fejsem niestety ja mam taki problem, że wyświetlają mi się jakieś tam wiadomości, głównie przez to, że ktoś z moich znajomych po prostu coś tam skomentował, no i leci potem cała ta gównoburza. Ja czasem mam taki nastrój, że faktycznie mam chęć wziąć miskę z popcornem i sobie poczytać, jakie tam pierdole te ludzie piszą, ale często gęsto czuję się też taka fest wkurzona i chyba posłucham, bo ktoś mi kiedyś napisał, że bez fejsa życie jest dużo lepsze. I ja chyba jednak powinnam skłonić się w tym kierunku. Nie wiem generalnie, co mnie trzyma na tym fejsie, bo no czasem wrzucę jakieś tam zdjęcie i generalnie tyle, bo tam fakt, kiedyś ten Facebook był fajny, ale teraz to tak nie wiem, no ale jeszcze właśnie mi się jedna rzecz przypomniała. Widziałam chyba pod filmem LGS-ów taki komentarz, że ktoś podziwia Kasię, że jest w stanie wyjechać gdzieś z ludźmi, którzy mają dzieci. Ktoś napisał, że po prostu łeb by pękł i ktoś by nie wytrzymał. I mnie wtedy naszła taka refleksja, czy poznając drugiego człowieka, powinniśmy dawać mu ankietę z takim pytaniem, czy masz zamiar założyć rodzinę, ile masz zamiar mieć dzieci i pod tym kątem jakby stwierdzać, czy możecie się przyjaźnić, czy nie możecie się przyjaźnić. Wydaje mi się, że każdy dorosły człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że przyjaciel, przyjaciółka mogą chcieć mieć męża, żonę, dzieci, zwierzęta, czy cokolwiek innego. I w momencie, wiecie, kiedy my jesteśmy gotowi zerwać tą znajomość, bo ktoś jakoś sobie ułożył życie, no to dla mnie to jest troszeczkę śmieszne i ten komentarz był dla mnie mega śmieszny. Darowałam sobie jakieś tam odpisywanie, no ale pojawiło się w mojej głowie właśnie takie pytanie, czy serio my teraz powinniśmy dawać właśnie taki formularz i potem rozliczać z niego, bo no bo jakby dla mnie to się z tym wiąże, tak? Nie wiem, no okej, mogę nie lubić dzieci, no i teraz mam unikać bliskie mi osoby dlatego, bo ma dzieci. No wydaje mi się, że jakby przyjaźń nie na tym się opiera, tak? Jakby rozumiem, że druga strona nie chce być ciągle wciągana w to takie dziecięce towarzystwo i w te dziecięce aktywności, ja to rozumiem, ale wydaje mi się też, że druga osoba też powinna zrozumieć to, że no to dziecko jednak jest. Że czasem będzie gdzieś tam na spotkaniu, że czasem będzie je słychać, albo w momencie, kiedy ktoś przyjdzie do mnie, no to musi się liczyć z tym, że gdzieś tam będą dzieci. Zdziwił mnie mega ten komentarz. Wydaje mi się, że był od osoby dorosłej, ale tak mnie zaskoczyła mnie ta logika, że no, ktoś by nie wytrzymał. Sama mam znajomych, którzy nie mają dzieci. Jakby okej, okay, no tutaj powiem Wam, że 4 lat, no ponad 3 lata temu miałam takie zderzenie z tym, że sama mam znajomych, którzy nie mają dzieci i
którzy nie są tacy, wiecie, że o Boże, dziecko, jak mega super i tak dalej, ale też nie dają mi odczuć tego, że ja im z dzieciakami przeszkadzam. Wydaje mi się, że oni jakby zaciskają zęby, przecierpią to, bo to też, wiecie, chodzi o coś więcej, tak? No mówię, zaskoczyło mnie to mega. I dobra, powiem Wam chyba już ostatnią rzecz, bo ostatnio właśnie Wam dużo mówiłam o tym, że przeraża mnie to, że jakby jestem sama, że dużo obowiązków mi doszło, których muszę się nauczyć, którym muszę podołać. I tam dużo osób mi pisało, że dam radę, ogarnę na spokojnie, bez spiny. I powiem Wam, że to jest prawda. Jak coś robi się na spokojnie, bez takiego, wiecie, bez takich nerwów, to jakoś tak wszystko się układa. No już w sumie jesteśmy ponad miesiąc tak jakby same, no bo mój mąż, że tak powiem, pojawia się z doskoku. Ja już czuję się troszeczkę pewniej. Głównie jakieś takie mam dziwne myśli wieczorem, kiedy ten dom jest taki wyciszony i wtedy po prostu przypominają mi się wszelakie horrory, jakie w życiu widziałam. Ale tak poza tym czuję się już lepiej, czuję się już pewniej, czuję się spokojniej i bardzo się cieszę. I tak jak mi dużo osób pisało, że ogarnę, dziękuję Wam bardzo, bo jakoś tam ogarniam. Ja też, wiecie co, nie jestem taką osobą, która musi mieć wszystko zrobione na tip-top, perfekt, bo jak nie ma perfekt, to wtedy deprecha i w ogóle. U mnie raczej działa to, że żeby zrobić to, co jakby trzeba zrobić, a cała reszta jakby poczeka, nie pali się. Wiem, że powinnam powiedzieć, że u nas to zawsze wszystko tak tip-top, idealnie i tak dalej, bo ze mnie jest taka perfekcjonistka, ale tak nie jest. Perfekcjonizm podobno jest okropną rzeczą, mega męczącą, mega wyniszczającą. Ja na szczęście taka nie jestem. Owszem, lubię, kiedy no większość rzeczy jest jednak, tak wiecie, na te 98% zrobiona. Ale ja też nie uzależniam od tego mojego być albo nie być, więc trzymam się zasady, że to, co ma być zrobione, to jednak staram się zrobić. A cała reszta, no trudno, tak, nie wiem. Jak pranie stoi drugi dzień, no to niech stoi. Jak się zmęczy, to się przewróci. A wiem, że się nie zmęczy. Więc wiecie, takie śmieszki, heheszki, no ale jestem taką osobą. I teraz widzę, że to na pewno mi pomaga w wielu sytuacjach. Czasem chciałabym mieć ten tryb perfekcjonisty i coś zrobić, tak przysiąść, coś tak dopieścić, tak żebym ja czuła 100% satysfakcję. No ale właśnie nie czuję takiej presji, żeby tak robić. To jest czasem dobre, czasem złe. Wiadomo, wszystko ma swoje plusy i minusy, ale tak już mam i uciekam w sumie pod prysznic, bo nie wiadomo kiedy, zrobiło się dosyć późno. Przed chwilą mówiłam, że jest 8, a jest już dosyć sporo po 8. Zatem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się niedługo w czymś nowym, także do zobaczenia.